Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał więc go do siebie i rzekł mu: cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządzania, bo już nie będziesz mógł zarządzać. Na to rządca rzekł sam do siebie: co ja pocznę, skoro mój pan odbiera mi zarządzanie? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem już, co uczynię, żeby mnie ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę odsunięty od zarządzania. Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego: ile jesteś winien mojemu panu? Ten odpowiedział: 100 beczek oliwy. On mu rzekł: weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz 50. Następnie pytał drugiego: a ty, ile jesteś winien? Ten odrzekł: 100 korców pszenicy. Mówi mu: weź swoje zobowiązanie i napisz 80. Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił. Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z podobnymi sobie ludźmi niż synowie światłości. Nieuczciwy rządca był człowiekiem ogromnie zdeterminowanym, żeby dobrze zabezpieczyć swój los. Wykorzystał cały swój spryt, inteligencję i energię do tego, żeby zyskać sobie przychylność ludzi, w sytuacji, gdy miał zostać wyrzucony na bruk. Czy Bóg pochwala jego zachowanie? Przecież ten człowiek ze strachu i dla własnych korzyści dopuścił się bardzo dużego oszustwa. Pan Jezus w tej przypowieści nie pochwala nieuczciwości złego zarządcy. Wskazuje natomiast na jego determinację i roztropność, którą wykorzystuje on do swoich celów. Każdy człowiek może nas czegoś nauczyć. Prawdziwy syn światłości powinien być tak samo przebiegły, zdeterminowany, sprytny i roztropny. Nie po to jednak, aby chronić swoje szemrane interesy, ale z powodu troski o dobro i zbawienie bliźnich. Nie można cofać się przed użyciem danej od Boga inteligencji i sprytu, żeby pozyskać siebie i innych dla Królestwa Bożego. Przykład? W szpitalu umierał stary żołnierz, który był niechętnie nastawiony do spowiedzi i nie chciał przyjąć sakramentów. Kapelan szpitalny nie potrafił do niego dotrzeć za pomocą prośby, propozycji, ani żadnych innych zwyczajnych metod. Wiedział jednak, że ten człowiek jest wierzący i choć wzbrania się, chce przystąpić do sakramentów. Kiedy przyszedł do żołnierza następnym razem, zawołał od progu z prawdziwie generalską werwą: kapralu Kowalski, do spowiedzi! Stary człowiek, ujęty postawą księdza, zgodził się przyjąć sakramenty. Zachowanie kapelana jest właśnie przykładem przebiegłości synów światłości, którzy dla pozyskania ludzi dla Królestwa Bożego nie cofną się przed niczym, ale będą działać, myśleć i kombinować, jak tylko jest to możliwe. I robią to w imię prawdziwej miłości.